Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dziś pochylimy się nad hasłem M jak makler, choć można byłoby również chyba powiedzieć M jak mentor. We współczesnym świecie część inwestorów, szczególnie tych początkujących, może czuć się zagubiona, wszak dysponują oni zaawansowanymi narzędziami, które pozwalają samodzielnie handlować na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, bądź też nawet na rynkach zagranicznych, czy to za pomocą kontraktów na różnice kursowe, bądź też bezpośrednio na innych parkietach. Jednak nieco zapomnianym mentorem, który może pomóc w podjęciu decyzji, objaśnić drażliwe kwestie, bądź też rozwiać wątpliwości, jest tradycyjny makler, osoba, która dysponuje licencją maklera papierów wartościowych, która jest wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego i która jednocześnie stanowi świadectwo, że osoba ta dysponuje odpowiednią wiedzą, by wesprzeć każdego inwestora, może nie radą, ale na pewno jest to bardzo korzystne, żeby szczególnie na początku swojej giełdowej przygody nie uciekać, bądź to w obawie przed obnażeniem własnej niewiedzy, bądź też biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, od kontaktu z tradycyjnym maklerem, gdyż w tym kontekście słowo tradycyjny moim zdaniem jest tylko i wyłącznie komplementem.